Dzień dobry. Poczekaj jeszcze raz, czekaj. Stój ładnie, tu się patrz. Gdzie się patrz? Teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechaliśmy dzisiaj obczaić, co tam się wydarzyło po ulewnych deszczach wczorajszych. Wydarzyło się tyle, że znaleźliśmy ślimaków wiele. Ale przede wszystkim wreszcie spadł deszcz i wreszcie nie musimy chodzić z wiadrami i podlewać. Pierwszy raz od 84. Tak, dokładnie. Spadło 20 podziałek deszczu, czyli teoretycznie centymetr na metr kwadratowy. A mnie wtedy Szał. Jeszcze nie było na świecie, jak był 84. No widzisz? No. A ja już nosiłem wiadra z wodą. No. Pokażę wam dzisiaj, co tutaj się wydarzyło w ogródku, kiedy nas nie było. W sumie nic nowego, więc nie wiem, czy będziecie zainteresowani. Chciałbyś coś dodać? Tak. Wczoraj naprawiałem. Pokazałam. Pokażę. Nie pokazałam, pokażę. Wczoraj naprawiałem zbiornik i teraz już się nie przewraca. Tak, jest. Mimo to, że ktoś uważał, że nadal jest niestabilny. Ale dzisiaj zobaczyłam tą konstrukcję i widzę, że jest stabilna. Ja sam jestem niestabilny, więc nie wiem, jak mogę coś stabilnego zbudować. I jeszcze wczoraj dowiozłem tutaj 4 albo 5 taczek słomy, bo przykrywałem bardziej ziemniaki i dynie. To też będzie widać raczej. Także dzisiaj tylko zbieramy ślimaki i trochę plewimy i chyba będziemy spadać. Tak, chyba tak. Prowizorka niestety nie dostała do dzisiaj. Ja oczywiście obwiniam kreta, czy tam silne wiatry. Generalnie obwiniamy wszystko oprócz błędów konstrukcyjnych. Gdyż, no bo tak o. Dzisiaj postaramy się to zrobić. Niekoniecznie lepiej, ale powiedzmy bardziej trwale. O. Wersja beta gotowa. Na szczęście miałem z takich cienkich słupków tylko takie krzywe, więc mam idealną wymówkę, dlaczego nic nie jest prosto i nie jest pomierzone. No bo jak ten słupek jest na tyle krzywy, że jest wygięty w banana, no to nie ma sensu jakoś tam mierzyć czy coś. I to mnie uratowało przed używaniem cały czas miarki i poziomnicy. I tutaj widzę, że pojemność po pierwszym upadku trochę się zmniejszyła, no ale powinno być git teraz. Właśnie się zbiera jakiś wiatr, więc jutro będziemy wiedzieć, czy to się wysypało, czy nie. Możecie tam słyszeć starego, bo chodzi i gada przez telefon, a ja wam chciałam pokazać, jak wyglądają dynie. Wyglądają tak. Przynajmniej te, bo tamte to nie wyglądają. No ale chociaż coś, prawda? Tu widzę, że już zaczynają zawiązywać nawet jakieś te... O, widzicie? Małe są dyniątka. Cyk. Także fajowsko. No i wiecie, i pewnie będzie tego coraz więcej, z czego się bardzo cieszymy. Jest ich naprawdę full. O, za po ostrość. Także super, na maksa. Tam jest zarośnięte. Tu są astery, też rosną super. No i to są te, co je kupiliśmy tam kiedyś na targu. Tu jeszcze dosadzę te astery od Kaśki. Ale to chyba jutro po prostu, bo dzisiaj, szczerze mówiąc, to nie mam ochoty. Tu nam wyszły nagietki, świetnie wyszły i świetnie rosną, ale nie kwitną, może zakwitną. Natomiast tam chciałam wam pokazać nasze bajorko, którego nie widać w ogóle. No jest tu zarośnięte, niestety albo stety. Widzę, że tu chyba Adrian chodził, także o, wejdę i ja, bo jest trochę wydeptany. O, proszę bardzo. Jest bajorko. Kwiatki kwitną jeszcze, te żółte. Też je kupiliśmy wtedy, co te sadzonki astrów.
I one, powiem wam, że one są bardzo fajne i bardzo ładne i bardzo długo kwitną. Tutaj jest lubin, który chyba już wysechł i też może będę jutro go zbierać, a przynajmniej taki jest plan. Rzut oka na dynie jeszcze, które rosną, no mega się zrobiło takie pole dyniowe na maksa. Ale dobra, wracając, tu jest arbuz, który chyba tak się z nim średnio, szczerze powiedziawszy. Tu jest drugi i ten drugi, no niestety jest przygniatany przez dynię. Musimy tutaj zaraz coś ogarnąć, żeby trochę inaczej pokierować, bo wiecie, szkoda go. Szkoda. A ja tak liczę na te arbuzy. O, cyk. I ty chodź tu, w tą stronę rośnie. O, teraz go trochę odkryłam. No nie wiem, zobaczymy, czy ta wielka dynia pójdzie w drugą stronę. Tam jest fasolka, mamy pierwsze plony. Już ziemniaki też rosną, więc może uda nam się jednak coś w konkursie zgarnąć. Chociaż kiepsko to widzę. No, tu jest reszta tych dyń, więc widzicie, jaka jest różnica między tymi a tamtymi. Tu są po prostu maluszki. No, podlewamy je, wiadomo, ale no wiecie, jak to jest. Deszczu nie było. Dopiero wczoraj popadało tak rzetelnie, że tak powiem. I pokażę wam tutaj przedziałkę. No, napadało tyle tej wody. To jest chyba... A widać? Widać coś tam. No całkiem sporo. Powiem wam, zobaczymy. Tutaj też jest arbuz. Wielkolud. No i jak to Adrian mówi, śmierdziuchy. Oprócz tego kalafiory są raczej do wywalenia. W sensie nawet nie raczej, tylko są do wywalenia. Nie kłamujmy się. Chowacz je załatwił. Całkiem nieźle. O, tu nawet wyszedł druga główka. No ale co z tego, jak nic z nich nie będzie. Łączymy się z bólu ze wszystkimi, którzy zmagają się z chowaczem. Bo są średnie szanse. No, cebula też nam rośnie i czosnek. Oprócz tego moja jeżówka zachwyca. Adrian znowu powie, znowu gadasz o jeżówce. Cały czas gadasz o jeżówce. No gadam, bo mi się strasznie podoba i mogłabym mieć cały ogródek w tej jeżówce i na pewno to nie moja ostatnia. Zresztą tam chyba od Kaśki dostaliśmy też jeżówkę, także posadzę ją w jakimś innym miejscu niedługo, jak trochę jeszcze podrośnie. Natomiast tu mamy też arbuzy. No i nasza szklarnia, nie szklarnia, folia. Już się rozpędzam z pomidorami. Pomidorów też jest sporo i też są całkiem niezłe. Natomiast wciąż są jeszcze zielone. Niektóre zaczynają, widzę, robić się czerwone. Na przykład tam z tyłu. Tam z tyłu też jest arbuz. Zobaczcie, widać jego liście. A tutaj ten pomidor zaczyna robić się czerwony. No, więc mam nadzieję, że im dalej w las, tym będzie lepiej i więcej. No ale wiadomo jak to jest. Mamy pełno tej krwawnicy, z czego też jestem zadowolona, bo ona też jest naprawdę ładna. I chociaż trochę koloru oprócz tego zielonego, który jest po prostu wszędzie. Wisterie mają się dobrze, lawenda, a tutaj Adrian wczoraj naprawiał zbiornik, który się wywalił. Jak widzicie, teraz konstrukcja jest stabilniejsza. I mam nadzieję, że się nie wywali. Zajrzyjmy jeszcze do środka. Woda jest wlana. Będzie można korzystać. Dzisiaj nie podlewamy, no bo tak jak mówiłam, spadło sporo deszczu. Także olewamy sprawę. Tam chodzi najpiękniejszy człowiek świata i gada przez telefon. No i tyle. Co trochę się tu jeszcze pokręcimy. I pewnie uciekamy, bo mamy kilka spraw do załatwienia w mieście. Tutaj natomiast są nasze
nasza hodowla ostów, octów. Czy to wyostrzy? Halo! O. I nasza hodowla trawy. A ty gdzie tam znalazłeś? Zapylam pomidorki. Wczoraj też tam właziłeś. No i? Tu się bardzo wiele zmienia. Jajco. Na dzień. Co? Jajco? No. Ja ci dam jajco, ty chuj. To jest ulubione zajęcie Adriana, jak tu przyjeżdża. Nie, bardzo nie lubię tego. Ale muszę to robić, bo nikt tego inny nie zrobi. Znaczy niektórzy jest... tutaj nie postawili stopy nawet od bardzo długiego. Jak czasu. To? Nie kłam. Tak, chyba żeby nakamerować. No tak, to ktoś musi to robić, skoro ty tego nie robisz. No widzicie, jak on się rzuca od razu? Cały czas. Cały czas piec, kurwa. No. Mam coś wokół. Nos mi swędzi. Kaleka. I jeszcze smarki. A tu jest cmentarz. Widzicie? Oj, grzmi. Pyrkasz? Grzmi, to grzmi. Aha. Na gronach liście rosną. Te pomidory są jakieś, kurde, zmutowane. No widzicie, jakie wielkie? Akurat w pomidorach myślę, że mamy szansę na wygraną. Odpukać. Tak, jasne. Niektórzy to już żrą swoje pomidory, a tutaj co masz? Jeden zaczął kolor zmieniać troszkę. Adrian w dżungli. Pokażę wam kompost, bo widzę, że Adrian tam zmierza, to będę go śledzić i zobaczycie, co tam u nas słychać w kompoście. Tu mamy grzyba. Proszę bardzo. Tyam? To jest taki grzyb, co teściowy go jedzą tylko. Tyam? Dzisiaj na kompost trafiło bardzo dużo ślimaczków. Góra rośnie, jest coraz większa. Co? Tu wychodzą dynie zza płota. Tam chyba też trochę. Chociaż nie wiem, bo ja tutaj tak nie łażę. Tu coś przechodzi pod płotem. Widzę ścieżka wydeptana, lis pewnie. No i tam też wychodzą. Lubię, powiem wam, to miejsce, w sensie ten płot mi się podoba, on jest taki wiejski. A ja bym tu chciała zrobić taki ogródek wiejski. Co robisz? Łażę. A dlaczego łazisz? Bo tak o. Czy jest w tym jakiś cel? To droga jest ważna, a nie cel samuraju. Łebebebe. Pokażę wam, ile spadło deszczu z wczoraj na dzisiaj, bo jesteśmy dziś znów na działce. Dlaczego powiedziałeś, że się całe nalało? A co, nie? No nie. Adrian właśnie mi powiedział, że się nalała cała miarka deszczu. W sensie cały ten pojemnik, a nalał się tylko sam dół. Nie, on chyba jest ślepy i niewidomy. Gorzej niż ja. Nie wiem, czy to w sumie... No nie, no widać, że jest tylko tyle. Tak, jest ślepy i niewidomy. Czyli jednak tu nie padało tak bardzo, jak myśleliśmy. A ty jesteś ślepy czy niewidomy? Czy ślepy i niewidomy w jednym? No kurwa, woda jest przezroczysta, to ciężko ją widzieć, nie? No? Jest cała?
Ale nie wiem, czemu zdawało szczerze, się, że jest dobrze. ale szczerze powiedziawszy, to wygląda tutaj jakby bardziej padało niż tyle tylko. Po prostu padało niedawno widocznie, czyli spadło znowu. Jedna poniąłka. Liter na metr. Mieczyki zawiązały te. Uuu, będą kwitły. Oh yes. A już zgodziłam się z faktem, że nie zakwitną. Tutaj i tam widać jednego, jeden już jest. O tu. Widzicie? Będzie miał kwiaty. A to taka kolorowa mieszanka, więc będzie kolorowo. Ale się cieszę. A potem może jeszcze dosadzę tam do końca. W sensie, no kiedyś, w przyszłości. No i w ogóle tu chyba, nie wiem w sumie gdzie, ale będę sadzić też niedługo tulipany i żonkile, cebulę. No a potem będzie update. Chociaż nie wiem, czy to ma sens, jak teraz tu są te dynie. Nasze słoneczniki są coraz większe tam. Tam je widać. I idzie pan od plewienia. A, coś mi żre w plecy. Obok tej szerki z tyłu. Nie. Widzicie, ma darmowe drapanko. A, chuj nie drapanko. Co tam zmyślasz? Czemu za mną leziesz? Bo jesteś tutaj najpiękniejszy. A gdzie ty idziesz? Wylać je po wiatrę, żeby mieć tu tam buta i pan. Wrzucać te chwasty w to wiadro on, dlatego wlewa wodę do bajorka. Idzie z wiaderkiem, idzie z wiaderkiem, zaraz się wywali tu. Chyba tobie wywalę z bańki. Chwasty na kompost będzie wywalał, bo plewić mu się zachciało. Nie chce mi się, ale to się robi. Zobaczcie, jaka krwawnica jest ładna. Już wczoraj wam ją pokazywałam. To jest tragedia. Co? Bo jedziemy w gości i chcieliśmy zawieźć coś fajnego, a jedyne co możemy stąd teraz wyrwać, co się nadaje, to kurwa cebula i czosnek. A te papryczki możemy im zabrać. Oj, dwie. No, ze dwie są prawie dojrzałe. Szał. Tak. Ale czemu o tym powiedzieliśmy? Nie, no mieli niespodzianki. Oni już nas nie oglądają. Co ja mam zrobić z tym drugim arbuzem, co? A on nie rośnie w ogóle? Nie, ten już jest taki, a ten jest taki. To wyjebać. Patrzcie, jakie mamy pomidory wielkie. No, no, szykujcie się. A ten się robi czerwony. I Adrian go właśnie tryknął dupkiem. Jego dupką. Nic nie widać, co ciemno. Pokażę jeszcze te arbuzy, czekaj. Tylko mi ISO nie przystawiaj znowu. No nie przestawiam, uspokój się. Przestawiłaś ISO znowu? Sam se przestawiłeś, zobaczcie jaki on jest wielki. A tamten jest taki malutki. Tutaj nasturcje. I jeszcze inne pomidory i wychodzę stąd. Bo nie ma tu miejsca dla nas dwóch. Ciężka sprawa, powiem wam, ciężka. Zbiornik jak widać się trzyma. To jest naprawdę solidna konstrukcja. Najpierw trochę się pośmiałam, ale raczej wytrzyma to. Wygląda porządnie. No zobaczymy. Kadr z zadupia, a tu będziemy sadzić też. Ja będę tu sadzić na pewno jeszcze jeżówki. I jeszcze jakieś inne, żeby tutaj tak było fajnie, wiejsko bardzo. Będziemy dążyć, żeby zrobić sobie
Cottage Garden. Przykowaliśmy karton, taki mało liściowy tak. Piękny. Jedziemy w odwiedziny do moich przyjaciół i potencjalnie też przyjaciół Martynki, jak będzie się zachowywać. I chcemy im dać trochę rzeczy. Oni nas oglądali, ale już nas nie oglądają i nie wiedzą, że nawozimy to własnym kałem i moczem, także zjedzą ze smakiem. Mam nadzieję. Taki malutki czosnek. Ten już miał kwiatostan. Znaczy te czosnki jeszcze nie są gotowe. Bo tu liście powinny zacząć im chyba wiennąć i w ogóle, ale ze dwa weźmiemy te, które już miały kwiatka. Ale pachną czosnkiem. Takie pypcie wielkie, piękne. Ale bydloki. Ale czosnki nie biorą udziału w konkursie, to mogliśmy rywać te większe. No. Dobra, nieważne. Także dostaną aż dwa czosnki. Jakieś cebulie. Nie wiem jakie. Tu masz tam przy nodze taką w miarę, ta mała taka właśnie. To? No. A tu są te białe, co nie? Ja nie wiem, które to są. Mam nadzieję, że urośnie nam większa niż ta. No tam już są większe przecież, z lewej strony. To na pewno nie miały być te białe? Chyba ja nie wiem, które to miały być. Chyba białe, no chyba tylko one nam wyszły, nie? Tu są dwie obok siebie. Nie widzę różnicy pomiędzy. A weź nam jedną na kolację dzisiaj. Co? Cebulę. Dobrze. Do czego? Do pierożków. Do jakich pierożków? Do tortellini kupiłam. Aha. Tego buroka wyrwi, nie? No dobrze. Patrzę, które cebule mi tutaj pod nogi się kładą. Taka ci styknie. Si. Czy chcesz większą? Nie, styknie. Drodzy Państwo, wielka chwila, rwiem buroki. Jeden. O! Może i nie gruby, ale długi? Już ślimak go chciał żryć. Gdzie ten ślimak? Tu są dwa obok siebie, do jednego wyciągnę, żeby drugi sobie mógł rosnąć. Ten to jest wielki, już to widzę. Dwa wyciągniesz. No, zrosły się korzenie. Ogromne są. No dobrze. Mogły jeszcze porosnąć, no dobra. Wow. To jest dopiero okaz. Jak na nas to zajebisty. A co, te dwa jeszcze zostawić, takie małe? No, co, no niech rosną, a co z nich zrobisz? No dobra, masz rację. Gówno z nich zrobię. To już od razu wiesz. No. To i tak już rosną nowe. Także tyle buroków aż. Szaleństwo. Wiesz co, jeszcze te papryczki weź. To proszę, jaka skrzynka z darami losu. I jeszcze małe papryczki. Gdybyśmy jechali tydzień później, to w sumie byśmy już fasolki narwali też, bo widziałam, że jest dobra całkiem. I to wszystko. Pokaż te papryczki. To są papryczki nieostre według Adriana. Adrian zrobił z nimi ostatnio gulasz, nie gulasz, leczo. I okazało się, wiecie, spróbował spory kawałek. Zżarłem tyle. I nie była w ogóle ostra. Smakowała jak słodka papryka. I potem... A resztkę wrzuciłem do tego leczo, na cały gar leczo. No i potem się okazało, że jednak wcale nie jest taka słodka, tylko odwrotnie, bo była ostra i ja aż oddałam swoją porcję leczo Ardianowi. Na drugi dzień jak się przegryzło, to nie dało się go zażreć. No to prawda, było hardkorowe.
Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan tam robi? Stoję. Jak widzisz, w gnoju. A pani co tam się czai za tym płotem? Idę do ciebie. I w ten oto sposób Adrian naprawia, zakrywa jeszcze zbiornik, a my się z wami żegnamy i lecimy dalej dzisiaj. Także do widzenia. Do widzenia. Możesz zatrzymać w tej świetle. Zamknięte. Przestań zamykać ten samochód. Ja pierdolę. Tu są twoje rękawice. No muszę przymierzyć.